Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na serwerze pierwszym amerykańskim i troszeczkę jeszcze tutaj sobie pociśniemy lochy i pokażę wam generalnie, co na tej postaci się zmieniło od niedzieli, no bo ostatni odcinek wleciał w niedzielę, był jeszcze event epicki, no i ogólnie mieliśmy tutaj fajny progres, no a dzisiaj może jeszcze coś tam dociśniemy, popokazuję wam i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego dostałem tajemniczą tak naprawdę przesyłkę od Playa, o której szczerze mówiąc nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że coś takiego do mnie przyjdzie. No i dzisiaj wam oczywiście pokażę, co było w tej przesyłce. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, jak tam wam idzie na serwerze amerykańskim, o ile oczywiście gracie. No i możecie również napisać, jak tam wasze przygotowania do legendarnego lochu, który już tak naprawdę za półtorej tygodnia, 30 sierpnia startuje, już wam o tym nagrywałem w zeszły piątek, więc już w piątek za tydzień tak naprawdę mamy nową, kolejną edycję legendarnego lochu. No i to będzie chyba, patrząc tutaj na te wszystkie itemki, edycja Otchłanie Szaleństwa. Dokładnie tak, ostatnio te itemy zostały tutaj dodane do klaserka, no i chyba to będzie właśnie ta edycja, jeżeli się nie mylę. Tak więc tylko 12 itemków do znalezienia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, jeżeli chodzi o paczkę od Play, którą dostałem niespodziewanie, no to powiem wam tak, historia tej paczki, tutaj się troszkę rozgadam, może w międzyczasie coś poklikam, dlaczego by nie, zanim oczywiście przejdziemy do tej paczuszki. Historia tej paczki jest dość śmieszna, szczerze mówiąc. Dlatego, że no wczoraj rano tak naprawdę, wychodząc z psem, gdy wracałem, to sobie spojrzałem do skrzynki na listy, no i miałem tam awizo. Więc no byłem troszeczkę zdziwiony, dlatego że myślałem, że może jakiś list polecony albo coś, mimo że byłem w domu. Natomiast właśnie miałem awizo i jak potem już, no musiałem tam pójść po klucze do mieszkania, wrócić się do tej skrzynki, generalnie wziąć to awizo, widziałem tylko, wiecie, przez ten taki lufcik, nazwijmy to, że właśnie awizo zostało. No i było napisane, że paczka nie została, przesyłka nie została do mnie dostarczona z uwagi na jej gabaryty. Dokładnie tak, gabaryty były za duże, nie zmieściłaby się do właśnie tej skrytki na listy. No i ja byłem troszeczkę zdziwiony, nie ukrywam, byłem tutaj troszeczkę zdziwiony z racji tego, że po prostu no nie zamawiałem nic. Nie zamawiałem nic, nie ukrywam, nie wiedziałem, co to może być, jakaś niespodzianka. No totalnie, wiecie, totalna pustka w głowie, nie? Na awizo było tylko, że paczka faktycznie do mnie, no i że była za duża, żeby ją wsadzić do tej skrytki na listy. No i tak sobie myślę, że kurczę, dziwne, bo mówię, nic nie zamawiałem, no ale zobaczymy, co to takiego będzie. No i potem w trakcie dnia, miałem tam wczoraj streamka między 14 a 18, więc stwierdziłem sobie, że odbiorę, z racji tego, że poczta tutaj u mnie jest do 20, no to po prostu skończę stream o 18, pójdę, odbiorę, bo to jeszcze wiadomo, listonosz musi wrócić z tymi paczkami, one tak od razu nie są. Zresztą na awizo miałem, że mogę ją odebrać dopiero dzisiaj, ale stwierdziłem, że wczoraj wieczorem już powinna być i faktycznie była. No i zobaczę, co to takiego, nie? Tutaj w ogóle mamy pierścionek na siłę, całe szczęście, że nam poleciał na inteligencję, bo też ostatnio zrobiłem misklika. No i poszedłem na tą pocztę, ale w międzyczasie w ciągu dnia widziałem, że niemiecki twórca, czyli Dorzer, dodał film, że dostał jakiś tam tajemniczy list od Playa. No i ja już troszeczkę sobie zaspoilerowałem, nie ukrywam. Wszedłem tam z ciekawości na ten film, zobaczyłem, co tam jest. No i mówię, lekki spoiler dostałem, bo tak pomyślałem, że skoro to przyszło pocztą, skoro ja nic nie zamawiałem, no to raczej będzie to właśnie to samo, co dostał Dorzer. No i nie wiem, jak reszta content creatorów, szczerze mówiąc, dlatego że nie wiem, czy wszystkim to wysłali, nie wiem, czy tylko, powiedzmy, wybranym, bo na przykład jeżeli chodzi o jakiś kontakt z dyrektorem generalnym Playa, no to z tego, co wiem, z Polski tylko ja dostałem taką możliwość, żeby z nim pogadać na tam temat nowego interfejsu głównie i tak dalej, nie? Więc nie wiem, czy to wszyscy dostali, czy tylko niektórzy content creatorzy, tacy powiedzmy najdłużsi, najdłużej współpracujący, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc nie pytałem. W każdym razie właśnie, zaspoilerowałem sobie tym filmem Dorzera, że to faktycznie jest paczka od Play, no ale tak dokładnie go nie oglądałem, żeby właśnie nie spoilerować, żeby sobie tutaj wszystkie smaczki zostawić na dzisiaj. No i co mogę wam powiedzieć? Paczuszka leży tutaj obok mnie, pokażę wam ją na takiej kamerce, nie chcę wam pokazać oczywiście adresu, więc no dostałem to w takiej, w takim papierze po prostu, nie, w takiej, powiedzmy, kartonowej paczce, coś takiego, jest to dość duże, z drugiej strony jest mój adres, więc no mówię, nie będę tego pokazywał, w każdym razie po prostu taka tutaj paczuszka. No i oczywiście to jest tylko tak w formie ochronnej, powiedzmy, żeby to, co jest w środku, się nie uszkodziło, natomiast to, co mamy w środku, to są dwie rzeczy tak naprawdę, to jest taki bardzo fajny prezent, z
racji tego, że ja wam tu może gdzieś z boku jeszcze zdjęcia, jak będę to pokazywał, wstawię w montażu, powiedzmy. Natomiast tak, pierwsza sprawa to jest taki liścik. Można by powiedzieć, że to jest właśnie taki liścik. No i co? Po pierwsze mamy tutaj z tej strony, to wam mówię, pokazuję zdjęcia. Z tyłu to jest po prostu takie kolory Playa Games, jest ich logo na samym środku. No i mamy tutaj list odnośnie po angielsku, to pewnie gdzieś będziecie mieli po prawej stronie również. Natomiast mamy coś takiego jak Dungeon Map. No tutaj pod światło za wiele nie widać niestety. Natomiast co mamy napisane? Przetłumaczyłem to sobie, żeby was tutaj nie męczyć moim tłumaczeniem, moim szukaniem słówek w głowie na polski i tak dalej. Więc z tłumacza Google, od razu mówię. Jest to mapa lochów. Odważny poszukiwaczu przygód i nieustraszony bohaterze. Nowe wyzwania czekają na ciebie w ciemnych głębinach lochów. No tutaj mamy Shakes and Fidget po prostu. Tym razem mamy dla ciebie specjalną mapę, mapę drogową pełną sekretnych ścieżek i tajemniczych symboli. Zaprowadzi cię do największych skarbów, które czekają na ciebie w nadchodzących miesiącach. Dokładnie, czyli to jest właśnie ta mapka aktualizacji, o której ja już wam nagrywałem film i którą próbowaliśmy sobie rozgryźć. Jakiś czas temu to było na kanale. Ale uważaj, symbole ujawnią swoje prawdziwe znaczenie dopiero w miarę postępu w przygodach. Czy rozwiążesz zagadki tej mapy lochów i odkryjesz ukryte skarby? Załóż zbroję i przygotuj się, bo kolejna przygoda czeka już za drzwiami obok. No, czyli tam za kolejnymi drzwiami, powiedzmy. Powodzenia. No i tyle. I tak naprawdę tyle. To mamy napisane w tym liściku. To jest fajne, wydrukowane na takim porządnym, powiedzmy, papierze. Nie coś takiego, co się zniszczy za chwilę. No i już wam tutaj pokazuję tą mapę lochów. To pewnie też nie będzie zbyt dobrze widoczne. To jest w ogóle na małej kamerce, ale wszystkie zdjęcia gdzieś tutaj oczywiście będziecie mieć. No i druga rzecz, którą dostałem w tym kartonowym pudełku, to jest właśnie ta mapa lochów, która, powiem wam, że jest no dość spora. No tak naprawdę dlatego było potrzebne takie duże pudełko, żeby ją sobie tutaj no jakoś umieścić. No i kurczę, powiem wam szczerze, że jest to naprawdę... Ojejku, tu jeszcze coś jest w środku. O kurczę, tu coś jeszcze jest, czekajcie, okej. To ja nie wiedziałem, myślałem, że to jest koniec, a tu mamy jeszcze jeden mały gifcik, zaraz wam go tutaj zaprezentuję. No i właśnie, mamy tą mapkę lochów. Mamy mapkę lochów, to jest tą stronę, ona jest taka, wiecie, przypalona jakby, to też oczywiście jej zdjęcie wam tutaj pokażę. Znaczy, no to nie jest mapa lochów, to jest po prostu ta mapa, którą mówię, pokazywałem wam jakiś czas temu w formie grafiki, którą oni pokazywali na streamie, gdzie niektóre rzeczy mamy już odblokowane, niektórych rzeczy jeszcze nie mamy odblokowanych, zgadywaliśmy, co to może być, co dodadzą do gierki i tak dalej, więc no tak to wygląda. No i to jest po prostu wydrukowane na takim papierze, jak widzicie, to jest takie postrzępione. Tutaj, jeżeli chodzi o przód, to mamy takie, no, przypalone skrawki jakby, takie przypalone powiedzmy skrawki, no, żeby to przypominało właśnie taką mapę skarbów, powiedzmy, mapę skarbów, jakąś drogę, no, jak zwał, tak zwał. Więc mówię, tego zdjęcie też na pewno gdzieś wam się tutaj z boku wyświetla, z tyłu nie ma nic, to jest, no, na takim papierze jakby starożytnym, na takim, nie wiem, pergaminie może, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, w każdym razie, no, jest to takie postrzępione, no, imituje mapę, imituje jakąś mapę skarbów, czy coś takiego. Z tego co widzę, to tutaj chyba się nic nie zmieniło. To wygląda tak samo jak właśnie ta mapa, którą wam pokazywałem jakiś czas temu, gdzie sobie odgadywaliśmy, co tutaj ciekawego mogą do gry jeszcze wprowadzić. Widzę, że mi się tutaj troszkę na dole pogniotła, ale no zdarza się. No jednak to jechało do mnie z Niemczech i to jeszcze pocztą polską. Także wiecie, jak to wygląda. W każdym razie no bardzo fajny gifcik. Dobra, i mamy jeszcze coś, jeszcze jedną rzecz tak na dobrą sprawę. To w ogóle ta mapa jest spora, jak widzicie, powiedzmy w porównaniu do tej kartki papieru. Nie wiem, czy to widać. O, no to kartkę papieru mamy na środku. To jest A4 oczywiście standardowo. Nie wiem, czy mnie teraz dobrze słychać. Powiedzmy tak, o, tak wam pokażę. Albo może jakoś, nie wiem, pod światło. Kurde, to jest takie oświetlenie ja mam. O, tak dobrze widać, od góry. Że zobaczcie, no mapa jest o wiele większa od tej kartki papieru A4, może nie o wiele, ale znacznie większa. Dobrze, więc fajny gifcik. No i jeszcze dostaliśmy, nie wiem co to jest, wygląda jak jakiś ołówek, jak jakiś pisak. Takie mamy małe pudełeczko, tutaj pisze Lami, to jest takie srebrne. Nic tutaj z tego co widzę nie ma. I jak sobie otworzymy to pudełeczko, jak sobie zrobimy cyk, to mamy, aha, mamy długopisik z Play. Czarny długopisik z Play, to ciekawe, nie wiem jaki to jest kolor, sprawdźmy. Niebieski, zwykły niebieski długopisik, zobaczcie, czarny długopisik, tutaj mamy logo Playa.
jak widzimy, mam nadzieję, że to dobrze widać. Też wam pewnie zdjęcia porobię. Także no, zwykły czarny długopisik niebieski z Play, chyba do zakreślania tego wszystkiego. I on był właśnie w takim pudełeczku. Bardzo fajny prezent, bardzo fajny prezent. Oczywiście nie musieli tego wysyłać, nie musieli mi tego dawać ani nic. To też była niespodzianka, mówię, ja totalnie nie wiedziałem o tej paczce. Więc z ich strony naprawdę fajny, fajny prezent. No i oczywiście z tego miejsca dziękuję. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Bo co? Bo no, ja jestem zadowolony. Fajne są takie prezenciki. Kiedyś, dawno temu, w sumie w pierwszym roku mojej działalności na YouTubie, dostałem edycję kolekcjonerską, która tam za mną stoi na regale. Dostałem tą edycję kolekcjonerską, która była chyba na 10 urodziny gry, jak się nie mylę. Można ją było kupić, ale też content creatorzy ją dostawali za darmo. Co prawda ja jeszcze wtedy, jak ona była, nie byłem content creatorem, ale potem mi ją dosłali, więc też bardzo fajny gifcik. No i teraz ta mapa, bardzo fajnie, można by ją sobie w sumie w jakąś ramkę oprawić i gdzieś tutaj powiesić, czy położyć nawet. Także na plus, generalnie na duży, duży plus. Podziękowałem już prywatnie tutaj dla twórców i dziękuję również teraz oficjalnie na filmie, bo gifcik naprawdę fajny. Także dziękuję. Dziękuję raz jeszcze po prostu bardzo, no takie, taka fajna pamiątka. Ja takie rzeczy traktuję jako pamiątka, jak kiedyś, nie wiem, ja przestanę nagrywać, przestanę tworzyć, nie wiem, gra może się skończy, bo może tak oczywiście być, że gra po prostu, no, umrze śmiercią naturalną. Raczej na razie jej to nie grozi, ale nie wiadomo, co będzie za 5-10 lat, czy cokolwiek tak naprawdę. To takie rzeczy to jest zawsze fajna pamiątka, żeby sobie je trzymać. No i po prostu pamiętać o tym, że kiedyś coś takiego jak Shakes był, no i że jednak fajną społeczność dzięki tej gierce zbudowaliśmy. Dobrze, tyle, wiecie co, ja sobie tutaj poszukam stojaka, bo już widzę, że mi troszeczkę zaczyna miejsca brakować, a mogę już ten stojak mieć, więc no tam klikałem troszeczkę wieżę, bo na wieżę miałem naprawdę fajne procenty w międzyczasie, ale tutaj ten stojak, o dokładnie, już przydałoby się mieć, odkryj i już mamy pierścionek na PD. Ogólnie tak, na szybko wam przelecę, to tutaj się pozmieniało na moim koncie, żebyście mieli jasność, tu warta mi się skończyła, okej, no i co? Aurę mamy czwóreczkę i 50 many, jak widzicie. Tutaj dalej nic ciekawego, a ręka nic ciekawego. Tu możemy sobie w sumie portal kliknąć, ale to zaraz. Pupile. Pupile wyglądają tak, zobaczcie, owoców mamy bardzo dużo. Ja teraz przyjąłem taktykę, że jak robię wyprawę i mam do zdobycia albo właśnie golda, albo owocki, to wybieram owocki, no bo w early game te owocki naprawdę boostują te pupile, naprawdę. No jest to fajne, jest to generalnie fajne. Więc, a tego golda na tym levelu nie leci za wiele. Tak więc tutaj zdecydowanie owocki, żeby sobie zrobić przewagę. No i tak wyglądają moje środowiska. Tutaj moja ukochana dzisiaj wstała, niespecjalnie oczywiście, ale wstała po 6. No i dzięki temu złapała mi dyniaka. Wzięła mój telefon, tutaj tego dyniaka mi złapała. Także no, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz z tego miejsca, bo pewnie mi by się nigdy nie chciało o tej. Bo pamiętajcie, że to jest serwer amerykański, więc tutaj północ jest o 6 rano naszego czasu. Tak więc dyniaka można złapać między 6 a 7, no a mi by się chyba nigdy nie chciało po niego wstać, a tutaj proszę bardzo, dzięki niej go mam. No, tutaj reszta pupili, dzisiaj sobie muszę połapać, dzisiaj jest środa, to nie wiem, czy ja mam dzisiaj jakieś pupile, mam hydrosłonia, ale to za dnia to sobie na spokojnie złapę na streamie. No i tyle, tak wyglądają moje pupilki, mogę tutaj w sumie jeszcze ataki porobić. Ogień mam troszeczkę słabszy, dokładnie, no bo przeszedłem na koguta, ale tego koguta w miarę szybko wykarmię i będzie sobie tutaj orał. Dobra, lecimy tak, światło, ten ogień to jest, mówię, no nasze najsłabsze ogniwo, tutaj mroczek, tutaj woda i ziemia jest najmocniejsza, 4-1, no tym ogniem teraz zazwyczaj będziemy przegrywać. Dobrze, lecimy dalej, no tutaj w zbrojowni nic ciekawego, w sumie jak rolowałem po ten stojak, to już mogłem jakieś itemy na PD poszukać sobie i generalnie poubierać, ale to jak tak patrzę, to możemy to sobie na spokojnie porobić. Tu mamy golda, no teraz najważniejsze to są oczywiście punkty doświadczenia. Więc po to, no to nam, na tym nam najbardziej zależy, nie? Żeby właśnie te punkty... A, tu mam stojak, żeby te punkty doświadczenia sobie połapać. Dobra, tutaj mamy cyk. Wszystkie runki z punktami doświadczenia będę brał, co by nam się tu nie trafiło. Ale to może w sumie zaraz, nie wiem, czy jest sens rolowanie takie, czy nie ma sensu. No wypadałoby, no dobra, paseczek mamy, trochę golda też mam. No dobrze, to już przed dzisiejszą, a, kolejny pasek. To dobra, to wiecie co, możemy wziąć, a, chemik też już mam. Coś, czego nie mam, nie wiem, na przykład klata, dokładnie. I sobie tutaj zamienimy runki, pyk, możemy wziąć to, zamień. No i teraz... Czemu mam dwie ikonki pod golda, czy to się źle ten... A nie, dobrze, czyli to się po prostu buguje, okej, to sobie sprzedamy, niech będzie. Lecimy dalej. Wszystkie punkty... PZ, w sensie, Boże, nie PZ, PD. Wszystkie runki na PD.
oczywiście są nam potrzebne. Buciki ubieramy od razu, czyli nam jest jeszcze potrzebne tak naprawdę, potrzebne nam są rękawice ze zbrojowni i dokładniej mamy rękawice. Zobaczcie, teraz dzięki temu, że te ikonki runek pozmieniali, to nie musimy nawet najeżdżać na itemek, tylko od razu widzimy, co tutaj ciekawego mamy. Dobra, wisior sobie kupię w razie czego, żeby już mieć. Pierścionek już mam, czyli jeszcze ewentualnie trinkecik, ale no to poszukamy na spokojnie. W sumie to jeszcze podki możemy pokupować, skoro już tak powoli rolujemy. Dokładnie, zręczność HP, żeby też troszeczkę mieć na zapas. O, tu mamy expa, czyli jeszcze jeden expik nam jest potrzebny z tego co widzę. Jeden expik i mamy to z głowy. Dawaj, dawaj, tu kolejna poteczka. Pięknie, tutaj mamy co? Nic. Tu też mamy nic z tego co widzę. No jeden expik, proszę. Byle jaki expik, tu jest inteligencja. Tutaj na expa nie ma, tu na expa nie ma z tego co widzę. Też nie mamy na expa, no jakby jeszcze się wisiorek z expem trafił, to by było w ogóle idealnie, no ale chyba nie można mieć wszystkiego. Tych potek też zapominam sprawdzać, strasznie dzisiaj jakiś roztrzęsiony jestem, ale to chyba przez tą paczuszkę, bo paczuszka jest no naprawdę zacna, naprawdę przyjemna, miła. Dobra, tu mamy goldzik, tutaj niestety nic nie ma, tu poteczka na zręczność, tu poteczka na zręczność, żadnej runki, tutaj jakieś odporności, tutaj też z tego co widzę nic nie ma. Obawiam się, że zmisowałem, że w międzyczasie zmisowałem i ktoś mi po prostu napisze w komentarzu, że hej, tu miałeś runkę do expa, dobra jest. Cyk, to od razu kupimy za pamięci, to możemy od razu kupić, żeby już było z głowy. No i dobra, wymieniamy sobie, pyk, pyk, no i co, i chyba powinno być ok. Jeżeli się nie mylę, weźmy ten stojaczek, dokładnie, wszystko mamy pod expa, 8% na razie, bo to jest początek runek. I teraz jak sobie wymienimy ekwipunek, zrobimy tak, to będzie nam to normalnie pisało, czekajcie, sprawdzimy. Chociaż nie, nie wiem, bonus za wierzchowca mamy 200%, ale tu się nie da sprawdzić jak w starych misjach. Dobra, no ale raczej działa, więc powiedzmy niech to zostanie tak. Okej, lecimy dalej, co dalej? Mamy tutaj, no kalendarz to sobie odbiorę w międzyczasie, to też jeszcze dzisiaj oczywiście nic nie robiłem. Portal 2% to raczej go dobijemy, mogę już sobie w sumie 4% napisać w opisie. No i jeżeli chodzi o nasze bonusy, to mamy 146%. Ostatnio fajne wzmocnienia, powymieniałem tutaj ludzi, którzy totalnie olali wymagania do niedzieli. Ja teraz się staram tak co tydzień dawać jakieś wymagania. No i co tydzień po prostu, wiecie, no pilnować tego jakoś tak, no żeby ta gildia szła do przodu. No a jeżeli ktoś totalnie oleje, bo na przykład teraz do niedzieli mieliśmy wymagania. Teraz były w ogóle super eventy, nie? Był event expa, był event golda i tak dalej. Więc eventy były super na progresowanie, nawet jak się gra eko. No bo gildia w domyśle miała być eko i nadal taka jest, wydaje mi się. No to miałem tak, wymagania do końca tego tygodnia, czyli do 18 sierpnia. Poziom 80+, klaser ponad 60%. I salka rycerska 9/10, więc wymagania były to takie totalnie minimalne, tak na dobrą sprawę, a i tak zdarzyła się chyba jedna czy dwie osoby, która nie spełniła żadnego z tych wymagań, więc no musiałem niestety taką osobę podmienić, ale mam troszkę osób jeszcze chętnych do gildii, jak się będzie robić jakieś miejsce, to będę zapraszał. Doszedł do nas w ogóle Redziak, czyli topowa postać tego serwera, top 6, jak widzicie Polak zdecydował się tutaj no z nami grać, więc bardzo oczywiście miło z jego strony, pozdrawiam serdecznie, jeżeli oglądam. No i co? Kolejna sprawa, to tutaj zaprosiliśmy jednego Czecha. Jednego Czecha, to też warto zaznaczyć, bo mówiłem, że gildia polska i tak dalej, ale już widzę tak na dobrą sprawę po tych powiedzmy ilu? 3 tygodniach? 2,5 chyba tego serwera, że... A nie... 2 tygodnie ten serwer to będzie miał dopiero w piątek. Jezus Maria, to no tym bardziej. Że tutaj no ciągle mieć tą gildię topową z samymi Polakami będzie ciężko. Oczywiście trzon gildii będzie polski, wiadomo, ale no tutaj ten ziomeczek chciał z nami grać. Ten ziomeczek tutaj był jakimś kumplem Redziaka. No i po prostu chciał przejść, więc go zaprosiłem. Dlaczego by nie? Zwłaszcza, że Czech, no to większość wiadomości polskich rozumie, więc nie ma takiej bariery językowej, jakby się to mogło wydawać. Poza tym level 200+, maguś. Tak więc tutaj bardzo, bardzo fajnie. Ale to jest ważna sprawa, o której warto wspomnieć. Czyli już w 100% nie jesteśmy polską gildią, bo jedna osoba nie jest z Polski. Żebyśmy mieli jasność. Dobra, tutaj portale wam mogę popokazywać, bo nam w sumie codziennie jeden portal pada. Więc sobie obejrzyjmy. Co dalej? Chciałbym też przeprosić gildię Last Night, bo tam ostatnio na streamie i co za tym idzie też na odcinku powiedziałem, że jesteśmy my, jest gildia Primordial i jest gildia Last Min Heroes z Sombeya. Natomiast podobno Last Night zrobiła jakąś fuzję i faktycznie średni level gildyjny mają wyższy niż Last Min Heroes. Przynajmniej tak było wtedy. Ktoś mi to napisał w komentarzu. No i przepraszam oczywiście, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, nie zwróciłem na to uwagi. Tak więc no.
Przepraszam za to i oczywiście zaraz te gildyjki pokażę, żebyśmy tutaj mieli sprostowanie. Dobra, lecimy dalej, tutaj sobie możemy poodbierać, tu na szybko coś też poodbieramy. Zarządca areny, zrobiłem resecik, muszę tutaj poklikać. Miałem jednego skipa i ten skip mi tak naprawdę uratował troszeczkę tyłek z racji tego, że tych runek mam już o wiele więcej. No ale też tych ulepszeń bardzo, bardzo dużo. Tu widzicie, już mam ozłocone nawet to. Także no, jeden skipek od tak naprawdę niedzieli, bo w niedzielę zdobyłem tego zarządca areny, w trzeci dzień serwera. Jeden skipek od tamtego czasu, no a tak to same ulepszenia. Dzień w dzień ulepszenia były kupowane. Dobrze, jeżeli chodzi o salę chwały, najwyższy level w tym momencie 264 tutaj zwiadowca, no i Polish Border. Polish Border też 264, tutaj od nas King Przelew 261, no takie są topowe levele w tym momencie na serwerze, tak więc tutaj Polish Border, jeżeli ogląda, to pozdrawiam serdecznie, bardzo, ale to bardzo ładnie pocisnął, to się szanuje, mamy troszeczkę osób od nas w topce, pozdrawiam w ogóle całą gildię, bo naprawdę progres jest zacny, fajna walka, to mi się podoba, tak powinno być. No i jeżeli chodzi o gildię, to mamy gildię Primordial, która średni level ma 210, potem mamy naszą gildię, która średni level ma 166. Gildia Last Night, sprawdźmy to sobie, tutaj ma 160 średni, czyli już tylko 6 leveli mniej. No to jest oczywiście gildia międzynarodowa, ale no mimo wszystko. No i mamy gildię Last Min Heroes, która średni level ma 153, więc Last Min Heroes akurat tutaj no troszeczkę, że tak powiem, regres, Last Night progres. No a my tak z Primordial, powiedzmy, no w miarę na tym samym poziomie się trzymamy. Natomiast no Primordial zdecydowana dominacja póki co tego serwera, jeżeli chodzi stricte o gildyjki. Dobrze, lecimy dalej, tu mamy gildię. To nic ważnego na razie, jeżeli chodzi o ten ranking. Pupilki, ile osób w tym momencie ma? W tym momencie pupile, o już trochę ma, 524. No my jesteśmy w tych pupilach na ten moment w... no top 30 powiedzmy, no byliśmy w top 10, więc troszkę spadliśmy, 31 pupili, więc lecimy tutaj łeb w łeb z topeczką. No i podziemia, jesteśmy top 3 w ogóle, co ciekawe, w tych podziemiach i 90 osób te podziemia ma odblokowane. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o taki szybki przegląd tego serwera. Teraz tak, tego kolczastego chyba... pokonałem, chyba wam pokazałem jak ta walka, nie wiem, bo się zagadałem, dzisiaj mam dużo do powiedzenia, zagadałem się, więc tego kolczastego chyba wam pokazałem jak ta walka przebiegała, no i teraz sobie obejrzymy to i może klikniemy kolejny portal. Co ja mam tu dzisiaj do klikania? No jakąś tam strefę mroku na pewno mam. Strefa mroku jest no do ubicia, bo tam widziałem, że mam 7%. Tą wieżę jeszcze musimy poklikać, bo ostatnią troszeczkę tak potraktowałem po macoszemu. No i tak na... o, to jest Maguś, to już nie wiem czy nam na raz siądzie. Sprawdźmy, ale wątpię szczerze mówiąc. No my jesteśmy zabójcą. No te hity pozostawiają wiele do życzenia, szczerze mówiąc, nasze. No teraz jakieś kryty się odpalił troszkę. No ale no pół HP nawet nie, więc no niestety jest jak jest. Dobrze, strefa mroku. Na niego mamy 0,02%, więc to totalnie nie do zrobienia, ale na skażone drzewo mamy 7%, też go możemy jeszcze troszeczkę poklikać. Dawaj, skażone drzewo, 272 level, to jest wojownik. No kurczę, no 7% i żebyśmy tak długo się z nim męczyli, no to są jakieś żarty, naprawdę. W ogóle jestem taki strasznie przejaskrawiony na tej kamerce, ale to chyba dlatego, że nagrywam dość wcześnie ten odcinek, więc jeszcze tutaj pomimo rolet dochodzi światełko z, no z zewnątrz, nie? Ale dobra, to nieistotne, lecimy dalej. Skażone drzewo, dawaj. Padaj, padaj. My też nie mamy za dużo miejsca, no już jak widzieliście, wszystkie rozmontowania dzisiaj wykorzystałem, tak więc jest jak jest, jest jak jest. Wiadomo jak to wygląda, ale no mimo wszystko... możemy jeszcze troszeczkę poklikać, chociaż kurczę, jak nam to będzie tak szło, jak nam idzie w tym momencie, no to ja nie jestem zbyt ukontentowany, nie ukrywam. No wiecie, no teraz jest taki czas, no jakby tutaj pachołki były full ubrane w gemy, jakbyśmy już jakieś runki zaczęli zakładać, dobra, siedzi, no to na pewno by nam to wszystko o wiele sprawniej szło. Ale no, to jest bardzo drogi biznes, żeby się tak bawić, więc na razie jest, można powiedzieć, przestój. Dobra, do kibla coś wrzucałem? Nie, dzisiaj nic do kibla nie wrzucałem, no ale rozmontowań i tak już nie mamy, okej. Okay. Teraz tak, strefa mroku, gul bagienny, sprawdźmy to sobie. Dokładnie, mamy poziom 2, 4, 5, no i kolejny Maguś. Tu jakieś buciki dla Barbara, plus 30, możemy wywalić coś, co nam daje najmniej kryształu, czyli powiedzmy to, jednego slota zostawimy. No i tyle, jeżeli chodzi o strefę mroku, chyba tyle, bo dwóch magów już jest nie do przejścia. Tutaj sobie jeszcze sprawdźmy tą wieżę, w wieży mamy wojownika. No wieżę to mi się wydaje, że do jakiegoś poziomu 70 plus już powinniśmy dobić, ale to się zaraz okaże, nie? To się zaraz na spokojnie okaże. Kolejne buciki, to już fajne, szczerze mówiąc, to już naprawdę fajne, bo i pancerz na plus, i statystyki na plus, więc to jest na, no to jest git, to jest ogólnie na plus, wiadomo. Dobra, kolejny nam padł bardzo szybko, kolejny wojownik. Pozbędziemy się powiedzmy tego, zrobimy sobie cyk. No i teraz tak, strefa mroku, nie, przepraszam, wieża.
Pyk, kolejny woj. Też nam raczej szybko padnie, dokładnie. Teraz mamy zwiadowcę, czy nam się ten wisiorek przydał kogokolwiek w ogóle? Tu już też powoli, o tu się przyda. Powoli musimy patrzeć na to, jak runki wyglądają, żeby te runy ewentualnie jakieś sobie ogarnąć. Dobra, wieżyczka, leprykon, sprawdźmy. Dawaj, dawaj, powolutku. No zwiadowca to też raczej do ubicia, mówię. Wydaje mi się, że może do kolejnego maga w tej wieży byśmy pocisnęli, ale czy tak się uda? Zobaczymy, jak długo nam coś nie będzie padało, to oczywiście będę sprawdzał procenty. Teraz mamy tak, wisiorek na inteligencję, sprawdźmy, plus 24 jest dziura, może być. Jest od razu runka, to też wiecie, potem punkty życia będę mógł sobie ogarniać na spokojnie. Dobra, dalej mamy tą wieżyczkę, wojownik. On jeszcze chyba też jest do zrobienia, no tam była bardzo, bardzo close próba. Nie oszukujmy się. Okej, mamy jakąś dla Mariuszka, zobaczcie, plus 54, no rozrzut jest tragiczny, tu musimy sobie oczywiście gemig usunąć, wstawimy nawet do wisiorka, ale dobra, może być, bo średnik nam troszkę dawało, dalej, ranny lew, wojownik. No to kurczę, jak bronię powymieniamy, nam by się przydało bronię wymienić przede wszystkim. Teraz nie będzie eventu epickiego, ale za to będzie ponownie event golda. Nie, też będzie event wiedźmy, oczywiście na serwerze amerykańskim to nie obowiązuje, ale no mimo wszystko fajna sprawa, dlatego że... No, wiecie, event golda, nie? Event golda przede wszystkim zboostuje nam statystyki. No, a ten, no i dlatego też dobrze jest jeszcze tą wieżę docisnąć, żeby tego golda więcej zarabiać. No a jeżeli chodzi o event wiedźmy, no to muszą być wszystkie zwoje na serwerze aktywne, żeby on był też aktywny. Także no niestety serwer amerykański nie skorzysta. Ale zapomniałem wam powiedzieć, mamy również pierwszy czar. Nie pamiętam kiedy to się stało. Mamy tutaj na ogłoszeniach chyba na Discordzie Guild Inn. Dokładnie, 19 sierpnia. 19 sierpnia pierwszy czar, jaki na tym serwerze wpadł, no to czar... na expa, plus 10% premii do PD na wyprawach. I wiecie co, za pamięci to ja sobie tutaj zmienię cyk i sobie zaczaruję ten hełmik, żeby wiecie, nie zapomnieć, żeby tego expa nie stracić. To też jest istotne, natomiast no mówię, taki pierwszy czar na tym serwerze nam się trafił, spoko, nie? W sensie wiadomo, no bardziej by się przydały rękawice albo ewentualnie jakiś tam jakieś buciki dla Mariuszka. O, też fajne. Bardziej by nam się przydały rękawice czy no czarna broń, ale lepsze to niż nic. Zawsze to więcej expa z wyprawek. Dobrze, mamy tutaj Magusia. Teraz sobie pójdźmy do Tornada. Czy to Tornado jeszcze zrobimy? Chyba tak. Z tego co widzę, to jeszcze by była szansa, żeby to Tornadko jakoś delikatnie pocisnąć. Sprawdźmy. Mamy naprawdę sporo golda. Tego golda by było dobrze widać. To od razu sobie sprzedamy. I co? Mamy 2000 z ręki. Tutaj sobie dobijemy powiedzmy do 1905... O, dokładnie, 1905, pyk, tutaj już boków i szczęścia nie ruszam. Dobra, i chyba całego tego golda, nie będę już tu zmieniał itemów, nie będę zmieniał broni, bo powiem wam szczerze, że i tak, no, za dużo mi to nie da. Nie tak dawno, kilka leveli dosłownie temu wymieniałem na epickie, także na zwykłe nie ma co. Ale tu wydaje mi się, że jeszcze możemy troszeczkę dokładnie pocisnąć. Zobaczcie, może jakieś 2, 4, 6 by nam się udało. Mamy plus 17 klatę, ona nam się bardzo nie przyda. A tutaj plus 35, tu nam się jak najbardziej przyda. Tu się od razu pozbędziemy, tu od razu sprzedamy. Dobra, lecimy dalej. Tornadko 200 plus przebite, fajnie. Kolejny wojownik, cyk, mamy Magusia, cyk. Kolejny Maguś. Kurde, no już nam to nie daje tyle expa co na początku. Na początku to tam 5, 10, no 5 może nie, ale 10-15 przeciwników, którzy padli nam za 20 grzybów i był kolejny level, no a teraz już aż tyle tego expa z Tornada nie leci. Z innych lochów leci, no ale na nie nie mamy zbyt fajnych procencików. Dawaj, dawaj. No siądzie czy nie siądzie? Halo? No z tym wojem już może być problem. Kurczę, no jeszcze bym chociaż z jeden level chciał być dobra, ale mamy kolejnego woja, niedobrze. Ale okej, posprzedajemy to sobie, Tornadko. Morderczy clown tutaj. 306 poziom. No, jeszcze trochę tego Tornada byśmy musieli poklikać, żeby tu w ogóle coś zrobić, wiecie? Ale no cóż, okej, mamy to. Teraz Ślimun, kolejny wojownik. No jesteśmy z zabójcą, nie? Ci wojownicy to nie jest aż taki problem, ale generalnie zazwyczaj wojownicy w Tornadzie to są bloki, nie? To są, no mimo wszystko, dość duże problemy, jakby to nie brzmiało. Maguś nie, zwiadowca nie, ale ten wojownik jednak w tym Tornadzie jest problematyczny. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 30 grzybków na niego, żeby też tutaj nie wydawać nie wiadomo ile. I może jeszcze na koniec sprawdzimy SF Toolsa. O dobra, siedzi, okej. Okay. Teraz mamy zwiada. Pyk, to sobie od razu sprzedamy. Zwiad nam powinien siąść łatwo. Chociaż tu z tego co widzę, no dobra. A, i kolejny wojownik. No niedobrze, dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Okej, okay, no to jeszcze powiedzmy 10, albo nie, jeszcze z 20. Kurde, no zobaczcie, jak nam niewiele brakuje do levela. No wiadomo, że awką wbijemy ten level, ale mimo wszystko. Dobra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, niestety, to sobie od razu sprzedamy. I teraz tak, SF Tulsik, już jesteśmy przy końcówce. No głównie mi chodziło, żeby tą wieżę jeszcze dopchnąć, ale sprawdźmy, bo może jakimś gównoloszkiem tak zwanym ten level dobijemy. Co my tu mamy? Hemoridor. W ogóle mamy tak, strasznie małe procenty. Na wieżę mamy 0,40, na Heimdala mamy 0,28, na ten smoczy tam skarbiec, czy jak on się tam nazywa, 0,18, no i wszystko reszta not possible, co ciekawe, ale na Hemoridor mamy prawie 9%. I ten Hemoridor jeszcze sobie ubijemy. Strefa światła, Hemoridorek, ork na wilczku, dawaj. Dawaj, dawaj, jesteś wojem, dokładnie. I mamy 2, 4, 6 level. Trollowe trio też nam chyba padnie. Tak coś kojarzę, że to pada jedno po drugim. Ale żeby nie klikać na pałę, to też sprawdzimy procenciki, why not. Żeby już tutaj, wiecie, nie marnować grzybków głupio, bo to jest bez sensu. No teraz starty serwerów są... A, tu już mamy 1,60, to nie, jak za to ile nam to daje expa, no wiadomo, to jest naklejka do klasera, ale nie ma co. 2, 4, 6 dobity na styk, więc powiedzmy, że może być. Tyle, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą postać. Jak macie jakieś pytanka, to oczywiście pytajcie śmiało, chętnie wam odpowiem w komentarzach. Co mogę dodać? No powolutku, powolutku progresik, na pewno po evencie Golda tu jeszcze zrobimy fajniejszy progresik, to też nagram odcinek, ale na razie dajemy spokój, na razie sobie tutaj zbijamy portale, łapiemy pupile, pokonujemy środowiska, tak samo w gildii portale, no i po prostu jakieś gemiki kopiemy, głównie tutaj na nasze pachołki. I tyle, i tak naprawdę tyle, powolutku będziemy tutaj lecieć do przodu. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Kupujcie grzyby z kodem Neutral, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!